Więc YouTube, witam was na kolejnym zapisiku z Slime Ranchera, dwójeczki. Głośno gierka jest? Co wy gadacie, że jest głośno? Przecież jest tak samo jak było. Tak? Jest git? Jest za głośno dalej. Nie wiem, jak jest za głośno, to mówcie, ale... że jest... no ja jestem na pewno głośniej od gry. Dobra, czekajcie, czy my tu coś możemy pokupować? Solar Shield jest nam niepotrzebny i reszta też jest nam niepotrzebna. Tutaj te chyba też mają wszystko zrobione, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jest git. Tutaj mamy kolejne, to wiecie co? Może właściwie wybudujmy już, bo mamy w sumie sporo hajsu. Dajmy na pewno plort kolektory. Na pewno dajmy automatyczne feedera. Myślę, że na pewno kupimy Music Boxa i na pewno kupimy Erneta. Bo tutaj też będzie jakby kolejny, w którym będziemy trzymać slimy. No te, kolejne, tak? Te, które tam będą z tych następnych rzeczy. Czy my mamy jakieś zadanie od nich? Okay, end of conversation. Okej, ty też nie masz zadań. No dobra, więc teraz tak, skoro tutaj wszystko zrobiliśmy, to mamy jakby dwie możliwości. Albo idziemy na tą górną, albo idziemy na tą dolną. Czaty, gdzie chcecie, żebyśmy poszli? Górna czy dolna? No hajsu nie ma, no niestety. Tak to działa. Także halo, proszę decydować. A, gry nie zmieniłem, a to już zmieniam. Slime Launcher 2, dobra. Dolna, dolna, dwa na dolną. Dolna w takim razie. O matko, ile dużych królisiów. Górna, no to słuchajcie, szybko. Ale coś czuję, że chyba raczej dolna. Dwa głosy na dolną. Tyt, 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 tyt. Yeah. Everybody dance now. O, na imprezę ogarniacie. Dobra, to idziemy na dolną w takim razie. Tylko, że to oczywiście nie jest tutaj. O, wazon. Nie wiem, czy te wazony się respią? Wydaje mi się, że już tu byliśmy. No ale dobra, no skoro chcecie dolną, to idziemy na dolną w takim razie. Jest tu? Powinno być tutaj. No bo tutaj stąd wszystkie żeśmy slimy z tego poziomu żeśmy ogarnęli. Raczej na pewno tutaj nie będzie ich więcej. Więc lećmy tu. Także musimy zrobić kolejnego miksa różnych tych. Która jest tak niezoptymalizowana, powiem wam szczerze. Widzę, że wam przycina trochę, nie? Rzadko, bo rzadko, ale jednak przycina. No dobra, jakie tu mamy slimy? Aha, czyli nie bardzo coś nowego w linii obecnej. Uliczki. Zwykłe. Podwodne przejście. Ale wiecie co, zaraz. Najpierw to może się rozejrzyjmy, bo tutaj gdzieś powinien... być... Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinna być to do tworzenia mapy nam. Gdzieś. No czasem grę przytnie, to jestem z tego świadomy, bo niestety, ale no... Moja karta graficzna też już tak średnio bardzo najeżdża. Ale... Nowy. Rock Slime. Dobra, a jak tam była sytuacja, bo ja nie pamiętam. Po ile mieliśmy tych dużych? Po 8 chyba, prawda? 8 chyba było. Bo jeżeli mamy ogarnąć, to tak, mamy 8, nie, 7 mamy. Są buraki, dobra, teraz pytanie, Slimepedia. Jakie wyparcie? Aha, czyli to są będą te buraczki, czyli te buraczki chyba będziemy musieli hodować teraz.
Czy ja tutaj widzę wodę? Tak, widzę wodę, ale wody to na razie i tak nie... Nie ogarniemy sobie. Kolejny wazonik. Już nie będę brać. O, mamy kulę. Azure Glass. Tak, kartonik. No dobra, potrzebujemy, słuchajcie, w takim razie... Co za ul? No tak, mógłbym to wziąć, a nie mogę. A, tutaj też potrzebujemy jakiś metal. No dobra, ale na razie to tak. Potrzebuję na pewno 8 tych slajmików. Także mamy je, więc spoko. Ej, a co to za jakiś wściekły? A, że jest głodny. To dla... Niewidzialny. Czy tutaj są jakieś niewidzialne? Faktycznie. Jakieś w ogóle... Patrzcie, tu są pszczółki, ale ja ich nie mogę w żaden sposób zebrać jeszcze. Czyli że co? Czyli że tu będziemy mieli niewidzialne slajmy? Tutaj też coś jest. To chyba da się jakoś otworzyć. Chyba jakiś kryształek jest potrzebny. Nie wiem za bardzo, z którego slajma. Dobra, ale rozejrzyjmy się tutaj dokładnie. Tak w tej grze, jakby nie patrzeć, bardzo ważne, żeby się wszędzie dokładnie rozejrzeć. Wszędzie wszystko zobaczyć. Jest dużo rzeczy pochowanych. Gdzie tu? Nie wiem za bardzo, nie wiem za bardzo, czy tutaj mogę wchodzić, ale skoro jest taka możliwość... Mapkę chciałbym odpalić, ale nie widzę za bardzo tutaj, żeby była taka możliwość w ogóle. Dobra, tutaj znowu są te duże. No parkour, parkour, no pewnie, że parkour. Czyli tutaj też mamy zwykłe. O! Hatter Gordo, diet meat. Czyli jemu będziemy musieli przynieść mięsko, żeby przejść dalej. Wiem, że był kamieniowy, ale kamieniowy już mi jest niepotrzebny. Ała. Te kamieniowe już mi są niepotrzebne. Mamy 8. Więc to wystarczy, bo będziemy robić po 8 tych dużych. Więc teraz po prostu będę potrzebować jeszcze jednego... Matko, jak ona agresywna. Teraz będę potrzebować już tylko nowego slajma i po prostu połączymy sobie jednego z drugim. Tak będzie. O! To jest nowy jakiś. To jest nowy. Ano tu. Honey slime. I miodowe. A to pozbierajmy te miodowe. O! Tutaj musimy wrzucić chyba kryształek z niebieskiego. Dobra, wezmę kilka tych miodowych. Też właściwie to powinniśmy bardziej te kryształki miodowe ogarniać niż same te miodowe. Dobra, ale co miodowe lubią? Tak trochę daleko. Jakieś te. Dobra, to wiecie co? One lubią... Widzę owocki. Walmy te slajmy. One się tutaj ładnie właśnie najedzą, więc pozbierajmy tylko i wyłącznie te... Te. Dopędzlowane wszystko? Nie. O Boże, zażarły. To jest honey? Jakie to jest agresywne! Dobra, mamy dwa. Czy tutaj raczej na pewno połączymy kamienne z tymi? Raczej na bank tak zrobimy. To są miodowe? Nie, to nie są miodowe. Czemu nie ma miodowych? Łap, łap. Potrzebne mi miodowe kuleczki. Cztery. Miodowe, miodowe. Ile potrzebujemy ich jeszcze? Pięć, a potrzebowałem ile?
8, tak? To jeszcze 3. Ty coś zeżrzesz? Kątę miodowe. Wiecie, tutaj są wszystkie najedzone? O! 6. Siedem. Powinna być gdzieś 8. Dobra, mamy 8. To blikowy. Dobra, czekajcie, to skoro tak. Skoro mamy je wszystkie, te, które chcemy, to wróćmy do nas, bo dobrze by było w sumie i tak, żebyśmy wrócili. Sznocka, widzę, idzie. Jak będę wracać, ale jakiego mam, ale co mam wziąć? No na razie i tak mamy miks, będziemy mieli miksa tych z miodowymi, więc będziemy je karmić po prostu burakami, tak? To będą te ich najlepsze i ulubione produkty. Musimy wrócić. Droga tutaj to jest trochę complicated. O, a co za żuk? A, to jest log, ok. Miążki. Ale blikowy, kogo mam do bazy wciepać? W ogóle jak się do tego podchodzi, to widzę, że dopiero teraz jakoś strasznie gra ladży. Dziwne. Dobra, to teraz tak, musimy wrócić normalnie. A w ogóle, czy ja tutaj będę mógł sobie później jakoś ekwipunek powiększyć? Bo nie mogę sobie przypomnieć, czy była możliwość powiększania ekwipunku w jedynce, ale przypuszczenie, że było. Będę mógł, ok. Aha, w jedynce tylko ilość slotów. Okej, no to tak akurat nie wiedziałem. No dobra. Czyli tak, wrzucamy nasze te slajmiki i jednocześnie dajemy żarcie. Chcemy porobić miotkowo-kamienne. Jeden, gdzie jest ten jeden? O, nie bić mnie. No, zeżrzesz to? Dobra, czyli mamy wszystkie. Dobra, to teraz tak. A musimy zrobić kolejny garden. No i tutaj będziemy sadzić buraki, tak? Już do tego to też potrzebujemy pieniążka, niestety. Dodatkowy slot na wodę. No właśnie nie wiem, jak to tutaj wygląda, więc... wiecie, no będzie trzeba to jakoś sprawdzić sobie. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się z tamtych slajmów trochę hajsu ściągnąć. Co mnie trochę źle zrobiłem, że od razu wszystko tutaj zupgrade'owałem. Nie ma Freeza? No bo nie ma Freeza. O Boże, tylko teraz co one lubią? Aha, te lubiły Cubeberry, tak. Te lubiły kapuchę. Laboratorium można sprawdzić, to zaraz zobaczymy. Dobra, sprzedamy to wszystko i zobaczymy. Jak będziemy mieli hajsu. Łe, dobra, trochę nam podskoczyło. Myślę, że wystarczy nam na... raczej na pewno nam wystarczy na upgrade tego plorta tam do końca. Możemy chyba nawet wszystkie te wyciągnąć. Co ja wciągnę? Pusta? Hmm.
Dobra, chcemy sprzedać wszystko. O! A, loading market prices. No niestety poszły w dół, ale trudno się mówi. Jeszcze tylko upgrade'nijmy sobie Nutritious Soil, Sinclair'y i strach na wróble. Dobra, więc to jest też na maksa chyba zupgrade'owane, więc... O, patrzcie, ale tutaj w sumie ich nie ogarnę chyba strachów na wróble, nie? O, no dobra, to tam będą. No dobra, ale wejdźmy, gdzie jest to laboratorium? Tu na dole pewnie, nie? Ale mamy już przecież miodowego. Po co mi kolejny? O, właśnie, to jest tutaj. Patrzcie, pink plorty potrzebujemy. Więcej życia. Estrogen albo vacuum tank. A, czyli możemy mieć dwa chyba. Tylko, że do tego potrzebujemy silky sanda i rock plorta. Do wody też potrzebujemy inne rzeczy. O, takie... Ale blikowy w tej grze chodzi właśnie o to, żeby mieszać ze sobą slimy, żeby zaoszczędzić miejsce, bo ja też nie mam takiej ilości miejsca, żeby trzymać każdy typ, każdy typ po prostu, tak po prostu, nie? Więc to też trzeba mieć na uwadze. No dobra, ale poczekajcie, jeżeli chodzi o miejsce, to ile nam tutaj miejsca zostało? Teoretycznie mamy zrobione to i to, czyli zostały mi dwa. Czyli teoretycznie moglibyśmy przynajmniej na razie zrobić jeszcze jedną farmę i jeszcze jednego boksa, tak? Na to by wychodziło. Ja blikowy, ale nie będę tego robić, bo uważam, że to jest niepotrzebne zupełnie. Dałyście jakieś te plort? O, są, patrzcie. Te co prawda tutaj dały. Ale wiecie co, może te akurat sprzedamy. Jedź bakłażan, siemaneczko. Wiecie, mamy kamienny, no też nie jest jakoś wybitnie drogi. Ten też jeszcze 600-740, dobra, możemy iść się przespać. Właściwie. Wejście. Dobra, do rana. Boże, jakie głodne. Wygłodniałe to wszystko. Dobra, ale widzę, że tak. Urosły nam ładnie tutaj rzeczki. Pozbierajmy na karmę trzodę. Także myślę, wiecie co, też, że część plortów, które tutaj będziemy z nich złapać, to ja chyba faktycznie wrzucę już do tego laboratorium. Byśmy w razie czego mogli po prostu ogarnąć wszystko. Dobra, witam panów. Gdzie jest to wasze żarcie? Tu, tu. Smacznego. No dobra, żarcie na razie mają, więc jest plus. Chyba w ogóle... O właśnie, wciągnijmy wszystkie te. Dobra, to co mamy? No to chyba wiecie co, wrzucimy tu do rafinerii, żeby... Chyba, że może coś mogę jeszcze sprzedać. Tylko, że na razie to mi hajsy spadły z tego, więc chyba jednak wrzucimy to do rafinerii. Były. Ja, Macia. Dobra, czyli mamy lekki zapas. A... Serce to mi niepotrzebne. Jetpack. Do jetpacka potrzebujemy Radiant Ore. No dobra, ale wiecie co, poczekajcie, no jeżeli my tam mieliśmy
Co tu mamy? Yellow Home Port. Aha, tu mamy portale. Tu są rzeczy dekoracyjne. Utilities, Hydro Turret, Med Station. To mi nic nie bardzo daje. Co ja mogę teraz sobie kupić? 30 units of whatever you can back. Też na razie nam nie jest jakoś wybitnie potrzebne. Chyba słuchajcie, pójdziemy dalej szukać tych slime'ów, no bo potrzebujemy jeszcze kilku, tak? Jeszcze teoretycznie jednego miksa możemy zrobić. O, poczekajcie, mamy zadanie. Od nas chcesz tak. Świetnie. Cię koleś postarać szybciej tłumaczyć. Nie wiem, Blujkowy, ile masz lat? Ile masz lat? Pamiętam, że Twitch jest 13. Naście masz. To cieszę się, przynajmniej możesz normalnie korzystać z Twitcha. Dobra, czekajcie, wrócimy jeszcze raz w tam, bo tam jestem bardzo ciekaw tych niektórych lokalizacji, które tam są. Zobaczymy, co tam będzie. Te rudy mnie cały czas zastanawiają. Ale... Blikowy, ja nie będę nic zabierać, co jest mi niepotrzebne. Dobra, cyk w portal. Nie wiem, dlaczego ta gra tak przycina, jak się do tego portalu wchodzi i wychodzi. O, widzicie? Już jest git. Dobra, to teraz tak. Tutaj właściwie część rzeczy przejrzeliśmy, ale nie byłem chyba tutaj. A, tu nawet nie wejdę, przynajmniej dopóki nie mam butów. Ale tutaj widziałem, że jest gdzieś wejście pod wodę. O, tutaj. A, czyli tutaj... A, patrzcie, czyli tutaj potrzebujemy plortów miodowych. Miodowych raczej to nie są te skórki. Nie zrobimy. Ale miodowy był zaraz obok, więc... Chyba będzie git. Siemaneczko, Seba. Dzięki za subika. Co tam u was? Okej, gdzie potrzebujemy plorta miodowego. Miodowe powinny być tam chyba. Mylę. W porządku wszystko, no to najważniejsze. Czekajcie, te miodowe były tu gdzieś, o właśnie są. Miodowe? Dobra. Nie wiecie może, czy do tych jest, ile tam jest potrzebne tych. Tam jest jeden tylko potrzebny, żeby to otworzyć, to przejście? Czy więcej? Czy ktoś z was może? Na 5. Jeden jest potrzebny, no dobra. Czekajcie, to pójdziemy i sobie tam otworzymy, zobaczymy, co tam jest. Jeszcze. Tam jest chyba. Bo mieliśmy, pamiętam, że jeszcze jeden był na pewno jakiś taki ten, żebyśmy coś tam włożyli, ale nie pamiętam, który to był. Storage cell. No chodź wazon. Kura. Tu jest coś zamknięte. Czy my tutaj też potrzebujemy znowu jakiegoś tego? Pewno nie miodowy.
To wiecie co, tutaj gdzieś musi być chyba jakieś przejście gdzieś. Interesująca. Nie, no tego nie otworzymy w żaden sposób. Chyba, że wiecie co, może to jest skrót, który będę mógł sobie odblokować. Bo pamiętam chyba, że w jedynce też były takie skróty, coś w tym stylu było. Zastanawiam się tylko, gdzie tutaj może być kurczę odkrycie mapy, bo... No ale tam nie miałem możliwości, tam nie było gdzie tego nawet wsadzić, więc tam nawet nie ma miejsca. Dobra, ale poczekajcie, tutaj mamy tego slajma takiego... On chyba mięso lubił, nie? I on był. W dupę spadnę. Świetnie! Fantastycznie, po prostu. Proszę się nie śmiać. To jest zabawne. Nie jest zabawne, bo będziemy musieli tam wrócić znowu na piechotę. Nie, nie, nie jest zabawne. Jakby, nieważne jakby patrzeć, nie jest to zabawne. Ale wy heheszki jesteście. Dobra, pozbierajmy po 20 tych portów. Zobaczymy jak wyglądają ceny. Zobaczymy czy możemy coś sprzedać. Nie wiem co jest takie zabawne. Naprawdę nie wiem. A, czyli tych portów nie wsadzę z powrotem. Ej. Dobrze, czy ceny się jakoś tutaj zwiększyły na niektóre rzeczy? Widzę, że wszystko w dół. Dobra, to na razie to chyba tą część portów wrzucimy po prostu do rafinerii. Niech ona sobie tutaj będzie. Bo przydają. Chyba nie będę mógł później ich wyjąć, ale... Niech będzie. Przynajmniej troszeczkę ich mamy. Niech będzie zapasik. A te, które teraz w sumie zdobędziemy, to możemy sprzedać. Niech też jakieś zyski będą. Myślę, że możemy w sumie ten nadmiar, który nam się zrobi, czyli jak mamy powiedzmy te 20, albo może nadmiar po prostu wrzucać do rafinerii, a ten podstawowy sprzedawać. Nie wiem, będzie trzeba to przemyśleć. Naprawdę, ma LDS Lite'a? To trochę... Nie pokracie sobie przecież na DS Lite'cie w te nowsze poksy. Chyba, że w te stare chcecie grać, chociaż ceny starych gier pokemonowych to są kosmiczne. Jakby nie patrzeć. A za ile mieliście DS Lite'a? Dobra, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi, no... Ale dobra, to akurat możemy sprzedać, bo to jest w miarę drogie. Sprzedajmy te plorty. Dobra, 2900 mamy, fajnie. O, tu jeszcze wyrosły, widzę kapuchy. Okej, a to w sumie... Oko cena w sumie jak za 220, ale DS Lite. Szkoda,
wydarzenie na przykład 2DS, znaczy 2DS XL na przykład, albo nawet 3DS, nie? No bo to już takie bardziej nóweczki. Każdego slajma da się połączyć z każdym slajmem, tak. No widzisz, macie, no chyba, że tak. My spoko, niech wam służy. No tu wyrosło. Nie widzę niestety nic. Dobra, znowu mamy 10 miodowych kamiennych. Możemy. A czekajcie, bo one jeszcze więcej tutaj dają, widzę. Zresztą coś zostawiły, oczywiście, że tak. Wiecie co, zrobimy tak, wrzucimy do laboratorium to wszystko, co mamy. Live na jutro. Myślę, że coś będzie. Bo ja się już trochę lepiej czuję, więc już raczej mogę normalnie streamować, dłużej trochę. Ale jutro, jeżeli już by był, to zrobimy sobie, słuchajcie, San Andreas. Chciałbym tą grę w końcu przejść na streamie, żeby już mieć finito i z głowy. No Macia, tu jest prawda. Znaleźć właśnie w dobrym stanie i tak dalej, to jest naprawdę ciężko. Dlatego ja się bardzo cieszę, że udało mi się kupić nówkę jeszcze 2DS-a. Wątpię, żeby dzisiaj było DVD. Aga ma DVD, także jak chcecie na DVD, to do Agi zapraszam. Ja może ogarnę DVD, jak będzie ten event jakiś zacznie, to może wtedy zrobimy. Dobra, wiecie co, zróbmy tak. Kupię... Co mam kupić? To jest dobre pytanie. Resources and a resonator to divide. A, to czekajcie, to może to jest to, co tam będzie zbierać te kamyczki. Nie mogę tego i tak upgrade'ować. Energia i wszystko mi jest niepotrzebne. Dashboardy na nie nie stać, tego też nie. Kupmy może tank boostera. O matko, jeszcze więcej. Woda mi niepotrzebna, na to mnie nie stać i na to mnie nie stać. Czyli tak na dobrą sprawę tutaj chyba nic więcej. A, to może dobra. Kupmy ulepszenie do energii i kupmy ulepszenie do życia. I to jest wszystko, co więcej nic nie ulepszę tutaj. Także musi zostać to, co jest. Dobra, mamy, widzę, jakieś zadanko. Sprawdźmy, co tam od nas chcą. Co tam dzisiaj? O, ktoś nowy. Bogdan. No dobra, będziemy musieli jakieś nowe powodki chyba mu ogarnąć. Portable water pump. Nie. Nie, nie mam żadnego. Dobra, to wracamy na tamtą wysepkę. W tym razie. Musimy ją dokładnie sprawdzić, co tam jest. O, czekajcie, są te rudy. Czy ja je mogę w jakikolwiek sposób już teraz wydobywać? A, mogę. Czyli jellystone. Okej. Okay. Już nie za bardzo wiem, do czego to służy. Ale się chyba dowiemy. A, chyba tędy się... Mogę to karmić? Nie. Nie mogę. Dobra, ale jak już tu jesteśmy, to je weźmy. Lujkowy. Możesz się uspokoić z pisaniem mi, w co mam grać? Gramy w to, co wybrałem dzisiaj, że gramy. Nie będę zmieniać gry. Więc gramy w to, potem zagramy sobie godzinkę w Disneya i będziemy kończyć. Taki jest plan na dzisiaj. Zdania nie zmienię. Do laba to jest. Aha, czyli to pewnie będzie... No tak, czyli to będzie potrzebne do jakichś różnych tam rzeczów. Dobra. Na spokojnie. Chcę kurczaki, bo tam mieliśmy tego jednego dużego brązowego.
Dobrze będzie zgarnąć. Wejdźcie, tu jeszcze są kurczak. Ci jeden. Dobra, wejdźmy, bo się tak. Nie wiem, dlaczego tak gra zacina przy tych portalach. Nie mam pojęcia. Dobra, ten metal na razie zostawmy. I teraz tak. Tamten raczej na pewno miał mit. Musimy wszystko, co się rusza. Każdego kurczaka. Tam się pojawi. Czyli ja już. Czyli ja już teraz mogę zdobywać te wszystkie rzeczy, które. Tam właśnie jakieś miotki i inne rzeczy, które były. Czyli to możemy na spokojnie sobie wydobywać. Na spoko. Jakieś kurczaki? Czy to wszystko zeżarło? Chicken. Czy im potrzebne? Dobra, tylko teraz tak, żebym nie. Patrzcie, tu są te niewidzialne w ogóle. Doki, ale to są duże, to nie są małe. W którym miejscu jest ten koleś? O! Czyli mamy te, patrzcie, widzicie, mamy te niewidzialne plorty. W razie, o. Ale przydałyby mi się podstawowe. Tutaj w ogóle zobaczcie, no mamy ten klejnocik znowu, ale nie widzę tutaj miejsca, w którym moglibyśmy go włożyć. Bazonem nie pogardzę jak zawsze. Czekajcie, ten duży był chyba... O, Silky czyli stąd mamy Silky Senda. No dobra, ty lubiłeś... Tak, ty lubiłeś te... Ale raczej wątpię, żebyśmy go nakarmili, dopóki nie pęknie. Trzeba więcej kurczaków znaleźć. Że gdzieś tu jakieś będą jeszcze. Żeby to otworzyć, potrzebuję jeszcze Hunter Plorty i to są... Okej. Ale czekajcie, najpierw tutaj potrzebuję kurczę. O, tu mnie na pewno nie było. Ale tutaj widzę, że nie wejdziemy, bo potrzebujemy butów. No to ja się domyślam, że bez latania się tutaj w niektóre lokalizacje nie dostanę, dlatego musimy ogarniać tam. Tam pewnie też mogę jakoś przejść, przeskoczyć w tym stylu. No dobra, ale najpierw zbierzmy te kurczaki, żeby nakarmić tego dużego. Nie wiem, ile tam jest potrzebne. O! Mint Mango, czyli mamy nową rzecz. Tutaj znowu mamy jakiś skrót. W tym stylu. Tutaj potrzebujemy... A, tu potrzebujemy kamiennego. No to kamienny... O, tu nawet jest jeden. Zostaw mnie. Będę miał Last of Us 2, tak. A i widzicie, i to jest ten skrót tutaj, który nam się odblokował. Tak, to jest to, czyli dobrze mi się wydawało, że to są skróty. Nie jedzcie mi kurczaków, ej! Bukwy. Potrzebuję do karmienia dużego. Ale to wiecie co, tak patrząc tutaj, to ja tutaj za bardzo już nie mam gdzie pójść. Nie patrzeć. Tu jest mapa chyba na górze. Prawda? O tak. Dobra, czyli tutaj nam się odblokował fragment. Ale jeszcze jest tamten fragment cały do odblokowania. Okej. O, tam na górze widzę robota. Ale no faktycznie, wiecie co, bez tych butów tutaj, tych to my nigdzie nie wejdziemy. Znam Fortnite. To nie zna Fortnite'a.
Chyba każdy zna albo kiedykolwiek słyszał. Najmniej. Tutaj mnie nie było. Cześć, Andy. No, troszkę cię ominęło. Graliśmy właśnie wcześniej w Potion Permit. Tą taką gierkę, gdzie się jestem z Nahorem. O, tu są w ogóle zupełnie, patrzcie, to są jakieś te, jak lanturny wyglądają z Pokémonów. Czyli to jest, widzę, nowy. Czyli teoretycznie mógłbym połączyć te latarenki innymi, teoretycznie. One. Tak, to są te. O, czekajcie, jakiś nowy kurczak. Sea Hen! Okej, ale to ja was z kurczaczki zabiorę, bo wy jesteście niepotrzebne jako pożywienie. Dobra, czyli wiem, że będziemy musieli tutaj wrócić i tutaj chyba teraz dobrze by było połączyć te lanterny, te konkretne slimy, połączyć z tymi niewidzialnymi, tylko że do tych niewidzialnych to będę musiał sporo. Zapisy i tak, Andy, są, będą na YouTubie z tych wszystkich gierek, które teraz gramy, także na spokojnie. Porę to. O, tu jest niepotrzebny. To jest chyba ten wodny. Daję. Będzie tu gdzieś jakaś mapa? O Jezus, weszliśmy tutaj na początek. Oczywiście wiem, przycina strasznie, ale to jest, nie wiem dlaczego, to jest ten fragment, gdzie ta gra tak bardzo nie, jak się jest koło tego portalu, że to jest dramat. Dobra, my mieliśmy wrócić do naszego brązowego, tak? Tędy. Nie, tędy się szło. W ogóle to powinniśmy wrócić do domu, bo się zbliża noc, a nie wiem jak tam nasze slajmy ogarnęły. Mam nadzieję, że wystarczy mi tego mięska, żeby go tam wypchać i napchać mięsidłem. Było tu? Tak. No, pękniesz? No nie wierzę, jeszcze nie? Skubany głodomór straszny. Straszny głodomór. Dobra, potrzebujemy więcej kur. Nie wiem, ile jeszcze będzie mi potrzebne. Mam mu dać. O, tu chlor, tu powinniśmy, kurde, wszystko zbierać. Gdzie to może pozbędę się tych i tych, tylko weźmiemy te miodowe. To ja wiem, że tam potrzebują te 50 bądź tego ulubionego, ale właśnie nie wiem. No nie, nie tędy. Nie mogę sobie. Nie wiem, ile mu już daliśmy, ale dałem mu na pewno dużo. Kurę? Chyba tak. Pękaj. No co za koleś. Nie wiem, ile jeszcze muszę w niego władować. Szkoda, że nie jest pokazane, kiedy on mniej więcej. O! 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 Chodź tu. Ciebie chciałem. Ale nie widzę ich tu więcej. Bo teraz mówię, teraz myślę, że jeżeli zrobimy mix, to będzie właśnie miks tych takich shopów w połączeniu z tymi wodnymi chyba. I tak mi się wydaje, że tak. Czekajcie, muszę wywalić te plorty. Potrzebujemy mięsko. Słyszałem kurę, ale chyba została pożarta.
No dobra, może mu wystarczy. Sara, wiesz co? Generalnie nie wiem, w czym jest problem i no to zakłada po prostu ktoś inny lobby. Ja nie mogę zakładać lobby w UNO, niestety. Na te kratki, kotka. Aha, on się kurczakami małymi nie żywi. Nie możesz zjeść. Czekajcie, mogę tutaj spróbować wejść? Nie zjada. Potrzebne mi kurczaki jeszcze, więcej. I będziemy... O, są. Będziemy wracać na ten... do nas. Dobra, może to wystarczyło? Byłoby miło, gdyby wystarczyły. Nie wiem, naprawdę już mu przyniosłem, ale mówię, mam takie wrażenie, podejrzenie, że sporo. Pękaj! No! Jeden kurczak mu był potrzebny. O! Biorę was, chodźcie tu. Nie, takie cwane jesteście. Ej, wait a second. To my mamy jeszcze jakiegoś innego? Jest jakiś Rigdal Slime. Co tu się wydarzyło? Czekajcie, jeżeli mamy tego... Ale on nie ma ulubionej rzeczy, tak? Rigdal Slime, Honey Slime. I mamy Hunter Slime'a. Aha, tylko że on lubi te kurczaki czarne. Tylko wiecie co, my nie mamy też tego... Kurczę. Nie wiem za bardzo, o co chodzi z tym ringtailem, bo to jest to, co posiadam tutaj. Ja nie wiem, czy to jest jakiś dobry myk, żeby go trzymać ze sobą. Chyba, że jest jakiś, nie wiem, wybitny. Tu był jeden tylko, więc może jest jakiś rzadki, co? Wiecie może? A, tutaj mamy zamknięte. To jest pewnie kolejny skrót. Tego tu już nikt nie wie. No to właśnie mamy problem, bo nie za bardzo wiem, co z nim zrobić. Przyznam się szczerze. Ciebie wezmę. Jesteś tą rzeczą, którą lubią huntery. To wiecie co, to zróbmy tak, wróćmy. Zrobimy jeszcze jednego dla tych... W ogóle tak, Hunter Slime'ów, zostawię ich 8 dalej, więc sobie pożegnajmy panów. Więc dla nich będziemy musieli hodować w takim razie kurczaki. Nie wiem co zrobić z tym slime'em. Tym pierwszym, którego mamy. Nie wiem co z nim zrobić. 8, dlatego że 8 się dużych, tych dużych slime'ów połączonych mieści najlepiej w tym. Jezus, te ściny. 8 ich najlepiej mieści się właśnie w całym tym dużym boksie. Bo jak jest ich za dużo, to one się tam pożerają wzajemnie. Tego byśmy nie chcieli, nie? No ale właśnie problem polega na tym, że nie mam za bardzo żadnej klatki. Teraz wybuduję jedną, no to będzie na te, na Hunter Slime, tak? Tylko, że dla nich też musimy wybudować starcie. Muszę zobaczyć ten Rigdal Slime, po ile są jego plorty. Zobaczymy, czy w ogóle takie są. Właśnie też mi się wydaje, że on może być jakiś rzadki. No dobra, ale wiecie co? Ja tutaj nie bardzo widzę chyba jego. Chyba, że to jest. A może to jest ten za 60? Ten tutaj na dole, tu. Może to jest jego? No to czekajcie, no to nawet jeśli to i tak muszę utworzyć tego. Na pewno z większymi ścianami z Ethernetem. Dobra, na razie wpuść. Może tak, wpuszczę. Puszczę go.
On lubił owoce. Wezmę jedną kostkę, mu damy i zobaczymy, czego wyjdzie. Podniosę. Wiecie, zobaczymy za ile to jest opłacalne. Ceny. Tak, to jest to najdroższe, 58. Czyli... dobra, one się nie powinny chyba nawzajem zerzeć, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli wpuścimy 7, mamy 8. Czyli będę musiał jakby ich żarcia wymieniać. Dobra, więc tego jednego mogę wytupić. Dobra. Teraz tak, musimy zrobić zagrodę dla kuraków. Tu będziemy hodować te. Czy ja coś tutaj więcej potrzebuję? Spring Grass, Vitaminizer, Elder Collector. No dobra, wybudujmy to większe, żeby w razie czego nie ogarniały. I zaraz posprzedajemy właściwie wszystkie chyba plorty, które tutaj zbierzemy. Tylko zaraz, musimy włożyć ten Silk Sand do tła. A resztę plortów zbierzemy i po prostu sprzedamy, no żeby tutaj zrobić jakoś to... Tylko tak, może najpierw zbiorę jedzenie, bo moje slimy pewnie są głodne. Cześć Dark Angel, sianeczko. Ja wiem, że one się długo rozmnażają, wiem. No ale tak na dobrą sprawę, no to jest... Chyba, że wiecie co? Chyba, że w ogóle byśmy zrobili tak, bo może... Czekajcie, a... Nie, ja tych nie złapałem, tych wodnych, bo może te wodne byłoby łatwiej nam połączyć z tym... Z tym jednym podstawowym, to wtedy byśmy nie musieli tak na dobrą... Ale w sumie to i tak już wybudowałem to do tych kurczaków, więc... Wstawmy to jak, tak jak jest. Dobra, one lubiły... Co one lubiły? Buraki. Proszę bardzo. Króliki z tymi lubiły kapuchę. A wy lubiłyście kiberis. Dobra. Zbierajmy 32. Sporo nam się tutaj zrobiło. No dobra, to w takim razie sprzedamy te i te następne. One są głodne, widzę. Mogę im jakoś tak po prostu... To przyspieszymy po prostu procesowanie. W jakim sensie wyciągnę z tej wywiórki kryształki? Ja wiem, że nie mogę ich łączyć. Ja wiem. Dlatego ja zawsze łączę dwa. Tylko dlatego właśnie robimy to w ten sposób, żeby... Ale te ceny nam spadały, te rzeczy, masakrycznie. Właśnie o to mi chodzi, żeby takie połączyć, żeby się nic nie stało, nie? Dobra, dajmy im normalnie to żarcie, bo widzę, że są zdecydowanie głodne. Nie jadłem nic dłuższy czas. Dajmy to 1280. Zrobimy dużo. Lepszy ryc niż nic, nie? Dobra, to kupujemy i tak. Higher Walls, Music Boxa, Lord Collector, to Feeder. Tu chyba nic więcej na razie nie kupimy. Ściągnijmy jeszcze z tych. Są te nowe, więc one powinny być najbardziej opłacalne. Matko.
Kłaczek kłaczkowy. Dobra, 1300, więc tu już chyba wszystko mamy kupione. Tak, tu mamy wszystko kupione, to jeszcze kupimy. Znaczy ja, słuchajcie, nie potrzebuję czasem dwóch kurczaków, żeby one się rozmnażały. Bo tak trochę jednie bym powiedział, na razie jest. Czekajcie, tu jest ten jeden cubery. Tylko dam temu naszemu. Naje. Zostawi Florta. Którego nakarmimy tym. Tak, będziemy mieli. A, tylko że one są złe. To jest jakie wściekły. Czy one będą się. Czy one się zabijają? Czy one się zabijają, czy nie? Nie, nie zabijają się. A muzykę mają, żeby się uspokoić? Mają. No, on tu będzie napierdzielać, ale plus jest taki, że one się nie zabijają, więc... Teoretycznie chyba nie jest źle. Muszę mieć koguta i kurę, no ale ja chcę te konkretne, te rostro. Tak? No bo to są te, które lubią te... Pantery. Favorite. Czyli muszę w takim razie się przejść i pozbierać te ciemne kurczaki. Chodzi. Będę tam. Ale trochę to pokomplikowane, kurczę. Zresztą nie wiem, dlaczego są takie wściekłe tam. Ale cóż, nic nie zrobimy. Cześć, Becia. No może nie jest to dobry pomysł, żebyśmy mieli te hunterowe slimy. O, to jest ten. Zrób tak, żeby wyciągnąć z tego wiewióra kryształki i dać je hunterom. No przecież tak robię. Ciemny to jest kogut. Czyli rozumiem, że to mi nie da gwarancji, że będę mieć na pewno koguty. Bo te konkretne lubią koguty tylko. Dzięki, Kornik, za tej cika. Macikiem to na pewno nie, a z Magną nie wiem, może jakoś nie zobaczymy. Wiecie, dobrze by było, gdyby połączyć się z czymś, co jest łatwo dostępne. W sumie coś w tym jest. To wiecie co, może słuchajcie, zróbmy tak. Że teraz w sumie trochę spierdzieliłem. A co tu się stało? Co to jest? Czemu one są z kamienia? Czemu to jest skamieniałe? Rozumiem, że ten duży się za... A gdzie jest... Aha, no i tego mojego wcięło. Ale kupa. Aha, za dnia są kamieniami, czyli potrzebują tego... Aha. To wiecie co, zrobimy tak. Ja te huntery stąd wypierdzielę. Bo one mnie denerwują. Czekajcie, 6. No, one mnie denerwują, więc zróbmy tak. Zostawmy te dwa tutaj. I myślę, że czekajcie, dobra, no, wrzućmy tą. Wszystko tu wrzućmy. Zróbmy tak. Pozbądźmy się Hunter Slime'ów. Bo one mi się tutaj raczej. Czemu one tak. Dobra, spadły.
Bo one mi tutaj nie bardzo się podobają, żeby były. Czyli tutaj domyślam się, że potrzebujemy Solar Shielda, prawda? Pożyją? Tak. Czyli będziemy potrzebować plortów tych dużych. To czekajcie, wezmę tego jednego tego. Ważnego. O, a faktycznie był głodny, dlatego były wściekłe. No ale z drugiej strony domyślam się, że... Wolałbym chyba faktycznie jednak te wyjątkowe połączyć z czymś takim lepszym. Posprzedajmy tego plorta, zostawię. To myślę, wiecie co, że pójdziemy chyba później po te wodne, co tam były, bo domyślam się, że te wodne pewnie mają jakąś lepszą dietę, jakieś owoce czy coś. Przynajmniej wrosło. Nie, no nie będę łączyć z tymi, których już mam. Właśnie o to chodzi, żeby starać się je łączyć i tak, żeby wyszły z nich po prostu jakby nowy całkiem gatunek, tak? Żebym, w sensie inaczej, żebym z każdego miał po trochu, w ten sposób. One lubią ptaki. Że może rzadziej je karmimy. Teraz słuchajcie, pójdziemy sobie jeszcze po te wodne i zobaczymy, jak te wodne wyglądają. Jak to tam cenowo się rzuca. Tylko, że i tak będę musiał kurczę. Myślę, że one i tak będą owocki jadły. Na pewno, więc tymi kurczakami chyba się pozbędziemy, chociaż jeszcze i tak możemy, jak widzicie, kupować. Mamy raz, dwa, trzy, cztery lokacje. Można jakby więcej dokupiać, ale to... Kupiać? Kupić. Dobra, mamy 1170. No dobra. To robimy wypad... To słuchajcie, zrobimy tak. Robimy wypad po te wodne. Zobaczymy, co one nam dadzą, tak na dobrą sprawę. Potem wrócimy i będziemy kończyć na dzisiaj Slime Rancherka. A potem jeszcze sobie skoczymy na godzinkę Disneya. Tak się umawialiśmy wcześniej. Słuchajcie, jaki tu jest jeszcze inny sposób zarabiania? No, domyślam się, że tam potem jest to laboratorium, gdzie są te jakieś tam... Pamiętam, że chyba w jedynce były te takie, co się kopało? Albo coś takiego było chyba, nie? Takiego było. O, Deep Brine Salt. Wejdźmy w tą... To całkowite blokowanie mi FPS-ów w grze. Oczko, dobrej nocki. Nas. Dobra, i przeszliśmy tu, a tam do tego wodnego, który się szło. Tędy chyba, nie? Tak, są. Bo chciałbym te malutkie takie wodne. O, jest rybką. Angler Slime. Co mi dają Angler Slime? Co lubią? O Boże, one lubią mięso. O, come on. Szkoda, że tamten nie ma ulubionego, ale dobrze byłoby je hodować i karmić. I tak źle, i tak niedobrze. Też lubią mięcho. No trudno. Dobra, to wywalę. No mówi się, słuchajcie, trudno.
trudno. Nie, 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 zwykłych nie chcę. Poczekajcie, ile ja tam ich mam? 3? 6 wystarczy, nie? To jeszcze wypadałoby te mewy zdobyć, tylko pytanie jest teraz takie. Kurde, ja miałem mewy, to nakarmiłem tego dużego. Gdzie je znajdziemy? Ale domyślam się, że one są raczej chyba traktowane jako po prostu... O, to jest to. Tutaj chyba nie ma znaczenia, czy będziemy mieli... kurczaka, czy nie kurczaka. Sea hen po prostu. Tutaj jest jeszcze sea roaster na przykład. W sumie tak też... To jest może... A, zostało pożarte. Nie, 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 nie sprawdzę. Stańcie mnie gryźć. Chyba, że potrzebuję po prostu hen i dostanę roostera, w sensie roostera możemy normalnego wziąć. Nie, ktoś z was może? Działa tutaj? O. To nieduży będzie. Jakiś wściekły. Aha, roostro jest tylko jeden. Czyli potrzebuję koguta po prostu i te mewy, tak? I to jest wszystko. O, jest roostro. Czyli tam już mamy w sumie jednego. Powinny się chyba teoretycznie wykluwać, nie? No dobra, to wzięliśmy te wodne, czyli teraz będziemy wracać do... komu? Elder roostro. A, czyli to jest starszy. Jeszcze staram rozglądać, gdzie to jest mapa, ale nie widzę żadnego punktu z mapą. No dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do domu i ogarnąć te. Dzięki Witchy Jordan za followka. Czyli łączymy, słuchajcie, te co lubią wszystko, łączymy z tymi wodnymi, tak? I będziemy je karmić głównie mewami. Taki jest plan. Chociaż plus jest taki, że mogę i tak będę mógł chyba karmić i tak wszystkim też, w razie czego, jakbyśmy nie mieli kurczaków. No bo ten rzadki lubi... Czy nie wydaje, nie? To chyba tak działa. O, tu są te... rady małe paskami. No je też by trzeba było hodować. Ale to może znajdziemy coś, z czym nie musielibyśmy łączyć z mięsem. Spoko. Cześć Nikolusia. No, 2,5 godziny streama. Właśnie będziemy kończyć Slime Ranchera, żeby się przerzucić na Disneya. Tam w sumie nie grałem dawno. Trzeba będzie podblokowywać rzeczy i zadanka porobić. Ale spokojnie, zapisy tych trzech gier będą i tak na YouTubie, także... codziennie o 19 będę je wrzucać, bo na razie nie mam w planach żadnej takiej serii, tak jak mieliśmy The Last of Us. Więc wiecie. Ja jestem w ogóle tylko ciekaw, czy ta gra mi się włączy, bo... jakieś... no, która jest godzina? Jest... to wiecie co, ja nie wiem, czy my jeszcze zrobimy tego Disneya dzisiaj. Dochodzi 19. Ja nie wiem, czy ja się ze wszystkim wyrobię, to ewentualnie byśmy ogarnęli sobie jutro, w razie czego. Dobra, teraz tak. Te wrzucam. Te zabieram. Roostera jednego zostawiamy, bo powinien być.
Tak, jest jeden luster. Zabieram też te mniejsze kurtaczki. Nie zabiorę ich. Ten ok. No. Gdzie tego kurczaka małego? No, bo to jest właśnie z powiadomieniami. Też mnie to niestety denerwuje, że my jako twórcy próbujemy robić ogarniać, a Twitch ma nas głęboko w dupie. Dobra, czyli tego karmimy. Dobra. Teraz tak, tego dużego na razie wyrzućmy tutaj. Wrzucamy trzy te. Dwa te. Zobaczymy z tymi, tak? Tak. Chodź resztu. Ciebie jeszcze też bym w sumie nakarmił. Co one lubiły? A, one lubiły kurczaki, a ja... Dobra, chodź tu jeden. Masz. Mięso. Lubisz mięso. Ale nie spadaj! No i się tyle. Ty zjesz mięsko? Dawaj plorta. A nie, to nie ty! O Boże, to nie był ten. Ale zlamiłem. Dobra. Czyli czekajcie, tutaj mamy 3, 4, 5, 6, 7. No dobra, wezmę te 3 kury. Teraz tak. Teraz właśnie, kurde, poczekajcie, bo teraz musieli dać tym dużym. Małe muszę wybrać, akurat 4, tak? Dobra, chyba się najadłem. Wpijmy. I akurat mamy 4. Czyli wrzucamy... Może zróbmy to tutaj. 4 te. Halo. O. Cyk do środka. Dobra. No, dlaczego wy nie jecie? Proszę jeść. A? Jeszcze ten jeden nam został. Gdzie jest? Gdzie jest ten plot? Nie popłuciaj mi stąd. Nie ty! Fantastycznie. Nie sprawdziłem, którego miałem wydupić. come on. Dobra, trudno się mówi. Mamy ich tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli teoretycznie jeszcze jeden będzie mi potrzebny. Ale schrzaniłem. No trudno. Także będziemy potrzebować jeszcze jedną rybkę, tak na dobrą sprawę, i to będzie finito. Jeżeli o to chodzi. A to mi nie wyrosło? Jesteście głodne może? Nie, macie jeszcze buraczki. Naładujemy na fulla. Tamte są głodne, ale już nie mamy cuberisów, coś wolno rosną. Chyba, że... A nie, jest! No to halo, dlaczego wam nie dają? Trzymaj, że jesteś głodny. Dobra, myślę, że to posprzedajemy. W ogóle słuchajcie, trzeba byłoby kupić chyba jakąś nowy fragment mapy. Nam się tutaj trochę miejsce kończy, mówiąc. Zarabiamy, no może nie jest to majątek. Ale za coś. Wy tu rozmnażacie coś, ten Teges? A nie, ale mogę wam coś upgrade'ować? Tak, możemy Elder Collector.
kupmy, chociaż to jest drogie, ale... Będzie. Teoretycznie te... Starsze kurczaki będą grać. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. A macie jakieś porty? Pewnie nie. Nie wiem dlaczego, ale przez chwilę myślałem, że to jest ten... Znowu mi kapusta? A nie, czekajcie, jej chyba nie mieni... Nie. Była czy wyrosła ponownie? Czary mary się to zadziały. Zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja wam tylko przypominam, że trwa rozdanie na PaySafe kartę, więc jeżeli ktoś chce kupić los, to proszę się tam zgłaszać, bo zaraz będziemy zwycięzcę losować. Bo jednak skończymy dzisiaj troszkę wcześniej. Sądziłem, że tak szybko nam czas pójdzie. Zaraz kończymy, więc... Ticket albo los chyba, pamiętajcie, że... Garnąć. No dobra, ale to my tutaj, słuchajcie, więcej tak już w sumie nic nie zdziałamy. Wszystko jest nakarmione, wszystko jest... O, czekajcie, jeszcze tu są plorty. I zapomniałem zebrać. To jeszcze sobie to sprzedamy, zobaczymy ile będziemy mieli hajsu. To będzie git. No, Firiga hejka, no troszkę na sam koniec. W sumie mamy 2,5 godzinki, dzisiaj trochę krócej niż zakładałem, ale... Dzisiaj trochę krócej. Że... Co się inaczej? Miałem zrobić live'a wcześniej, a zrobiłem później. O, może w ten sposób. Ale jutro zapraszam. Jutro będę, myślę, że koło południa od 15, bo trzeba przejść GTA. Że sobie GTA zrobię. Czym polega zagraj ze mną? Jeżeli gram w grę, w której możecie grać ze mną, no to wtedy po prostu będziecie mogli dołączyć. O, kluby się małe. Dobra, czyli widzę, że jednak... Dobra, więc będzie spoko. Tylko musimy to pilnować, bo jeżeli te kurczaki... Bo one się chyba starzeją, prawda? Więc jak się zestarzeją, no to niestety już raczej nie będą nam nic dawać. Będzie trzeba pomyśleć. No ale dobra. Sleep until morning. Więc słuchajcie, zróbmy tak. YouTube, ja wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka ze Slime Ranchera. Słyszymy się oczywiście na następnym streamku. I też na następnym zapisie. Także czytelnie możecie się pożegnać z YouTubami. Więc co, pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Zostawcie tam, wiecie, łapki, komentarze, subskrypcje, etc., etc. I wpadajcie też na Twitcha, bo warto paść. Także dobra, trzymajcie się, cześć, pa, pa.